Małgorzata Ledda, spis. Narodziny i rzeź. Wybielona ściana obory służy ojcu za notatnik, kreślarskim ołówkiem notuje daty unasienniania krów i wylicza przychodzące i odchodzące zwierzęta. Wieczorem prowadzimy jałówkę pod Buchaja. Ojciec wybiera tego spod lasu, Szwajcara rasy Siemental. Byk okazuje się potężny, z nosa zwisa mu żeliwne kółko. Pytam ojca, czy nie złamie krowy. Jest delikatny, uspokaja. Chłopcy spod lasu prowadzą mnie do stodoły, do jej wrót. Ciętymi gwoździami poprzybijali ropuchy. Modlimy się do nich, mówią, kłaniając się płazą w pas.